dniu dzisiejszym trochę o skutkach nagazowania piwa w kegu. Mamy keg świeżutkiego piwa. Jest to keg schłodzony od wczoraj. English Pale Ale, tak zwany Strong Bitter 14. No i tutaj mamy Belgian Blonde 16,5, które wyciągnąłem przed chwilą z lodówki, z witryny. Powiem wam jeszcze raz, jak to robię. Krótko mówiąc, butla z gazem, wąż gazowy, dwa reduktory, wiadomo. Teraz tak. Strzał, 15 minut, 3 bary. Energiczne mieszanie przez 5 minut do lodówki. Nie mam czasu, więc na drugi dzień strzał, 15 minut, 3 bary. Energiczne mieszanie i praktycznie piwo jest już gotowe do spożycia. Z jakim skutkiem, zaraz się przekonamy. Podłączę tutaj pod gaz, pod drugiego do wyszynku, pod drugi keg, Belgian Blonde, 16,5. Wyszynk jest, ustawiam tak na 0,6, w tej chwili już jest odkręcony. Składam węży, który zawsze musi, z reguły zawsze powinien być czysty, ponieważ w tym wężu generalnie jest piwo, więc wiecie, rozumiecie. Składanie jest dosyć szybkie, ważne, by to było w miarę szczelne. Belgian Blonde dostał 3 strzały, 2 strzały po 15 minut. Dwa strzały po 15 minut, 3 bary, jeden strzał, 2 bary. Nie chciałem go jakiegoś tak mocno nagazować. Efekt jest taki. Kranik otwieramy na pełen spust, ponieważ inaczej będzie się nam piwo pieniło, jak widać. I proszę, to szkło akurat wzbudza pianę. Więc efekt jest mniej więcej taki. Oczywiście no, piana tu aż buzuje, ponieważ to szkło nie nadaje się do Belgian Blondów i tak dalej, tak? Jak widać, piana jest, ona zaraz, że tak powiem, piwo nam wstanie, ona mocno rośnie, jak widać. Typowy Belgian Blond, czyli taki przyjemny, ciepły kolor, nie wiem, jak go nawet nazwać. Taki złoty. Piana też złotawa, dosyć stabilna, dobrze zbudowana. Tak to mniej więcej wygląda. I teraz pokażę wam, jak to się dzieje, czyli jak nagazowujemy to piwo. Przełączam, gaz jest zamknięty. Lewy, tak? Pamiętamy, że tak jak mamy tutaj generalnie wloty, to do lewego z nacięciami podłączamy końcówkę z gazem, do prawego do wyszynku. No my teraz nie chcemy nic, że tak powiem, a to już poszło, nie chcemy nic wypić. Piana się ustabilizowała w tym jakże niewygodnym do nalewania szkle. Jest w wielkości 3 palców. Aromaty typowo belgijskie. Piwo jest nienagazowane za mocno, ale wysycone w środku. To nie gryzie to wysycenie. Koronkowanie jest, no widać, że jest całkiem niezłe. Do rzeczy. Napuszczamy teraz tak. Napuszczamy 3 bary. Regulacja odbywa się tym śrubokręcikiem. Jest 0,6 ustawione, więc jedziemy z tematem. Obserwując, 1 bar, 1,5 bara. Czy gdzieś tu nie ma jakichś wycieków? Czy coś jest nieszczelnego? Pamiętajcie, żeby jeżeli będziecie napełniać taki kek, żeby go, on jest przecież wymyty i tak dalej, żeby zakręcić kluczem 22 głowicę do gazu i do wyszynku. I teraz wypuszczamy powietrze. I
Nie wiem, czy słychać, ale gaz mniej więcej uzupełnia braki. Robimy to po to, żeby piwo było trwalsze, czyli żeby pozbyć się tego, co może to piwo utlenić. W tym kegu ma być tylko i wyłącznie gaz. To jest przewaga kegów Cornelius nad butelkami, którymi no nie mamy nad tym jakby władzy, jest powietrze. Natomiast tutaj tego powietrza się pozbywamy. I teraz napuszczam 3 bary na 15 minut. Obserwując, nic się nie dzieje, piwo nie wychodzi. Ono czasami potrafi wyjść. Nastawiam 15 minut na tym moim słabym pikaczu. Czas leci, piwo się gazuje. Nie ma żadnych wycieków. I to tyle. Tak wygląda mniej więcej nagazowanie Corneliusa. Metoda jest dosyć szybka, proszę. No, koronkowanie wiadomo, że ma przewagę nad butelką, więc nie będę tutaj opowiadał jasnych rzeczy. Tak wygląda butelkowanie w Corneliusu, nagazowywanie w Corneliusie. Jak widać, mam dużą przewagę. Mam głowę mi ucina. Dużą przewagę nad butelkami, z którymi trzeba się bawić, które trzeba wiadomo, umyć, nagazować, potem się trafi w jednej czy w drugiej skażenie. Butelki są nierówne. Natomiast tutaj mamy taką sytuację. Keg Cornelius jest bardzo podobny do kega z Coca-Colą. Praktycznie niewiele się różni, właściwie niczym. Coca-Cola czasami tutaj na tym górnym rancie ma napisane Coca-Cola po prostu. A jedynym takim rzeczą, jedyną rzeczą, którą odróżnia się keg coli od kega Pepsi, jest to, że na głowicach jest, na tych tutaj głowicach, jest coś w stylu takiego krzyżyka. Wystają takie, jakby ktoś przełożył pręt metalowy przez głowicę. To jest taka cecha rozpoznawcza głowic z Coca-Colą, na które nie nałożymy głowic od Corneliusów, końcówek, o, szybko złączek, przepraszam. Oraz to, że na szybko możemy, gdyby nawet, no to niemożliwe, ale gdyby nawet nie zwrócili uwagi na różnicę w temacie głowic, to kegi Coca-Coli nie mają tego zaworu odpowietrzającego, czyli tego, czym upuszczamy powietrze, a właściwie CO2. I jeszcze jest jedna różnica na kegu Coca-Coli. Kegi Coca-Coli są jakby wytrzymałe dla nominalnego obciążenia w barach do 7. Nie wiem dlaczego, bo przecież budowa jest prawie taka sama, natomiast Cornelius 7 czy 9. Chyba zakleiłem wręcz. W każdym razie Cornelius jest jakby o połowę mniej odporny. I to tyle, jeżeli chodzi o różnice w budowie tych kegów. Kegów do Pepsi nie mam, więc tylko tak sobie wam opowiedziałem. Czas mija, wobec tego piwo się gazuje. No a efekt tego gazowania jest mniej więcej taki. Czyli 2 strzały po 3 bary, 1-2 bary. No i mamy piwo tak średnio nagazowane, czyli niżej od generalnie 2,5 folno, może tak powiem. Bo tutaj ten belgitowy bliski jest jeszcze chyba poniżej 2,5 fole, jakieś 2 fole nagazowane. No Belgia według mnie jakby nie lubi jakiegoś tam nagazowania takiego bardzo ostrego. Jeżeli macie jakieś swoje, bo wiem, że niektórzy korzystają z systemu Cornelius, swoje uwagi bądź typy, jak wy nagazowujecie swoje piwo, oczywiście jak najbardziej piszcie pod tym filmem w komentarzach. Powiem wam jeszcze tylko tyle na koniec, że oczywiście ważę raz w tygodniu, ale no mam tak mało czasu, że albo te filmy zalegają na aparacie i już mi się zdarzyło 2 ważenia skasować.
Albo mam je na dysku i nie mam czasu je złożyć, no niestety. No niestety tak to wygląda. W miarę czasu będę starał się ogarniać ten temat i jakby kierować ten kanał ku uważaniu piwa. I gdzieś tam degustacja, powiedzmy, piw domowych to mnie bardzo interesuje z racji tego, że człowiek cały czas poszukuje inspiracji, a może kooperacji do tego, żeby stworzyć piwo, które będzie na tyle nośnym piwem, stylem, że z pewnością się sprzeda na rynku. To tyle. Drodzy, życzę Wam powodzenia, zdrowia i dobrego piwa.